energetyczna zapaść na kontynencie już tej zimy. Jesień i zima 2022 mogą być naprawdę ciężkie. Energy crisis. Energy crisis. Energy crisis. Energy crisis. Energy crisis. Energy crisis. The only short-term alternative is to burn more coal. And this means that Europe is just going to be more dependent on Russian flows over winter. Witajcie! Szef Międzynarodowej Agencji Energii ostrzega Financial Times, że sroga zima może spowodować konieczność ograniczenia dostępu do gazu w przemyśle oraz innych obszarach gospodarki Europy. Tego scenariusza wykluczyć nie można i wiele wskazuje na to, że o ile suchą stopą udało nam się przejść przez kryzys w 2021 roku, tak wówczas surowce z Rosji bez problemu płynęły do Unii, co w pewnym stopniu przed energetyczną zapaścią nas uratowało. Ten rok zdaje się, że niestety może być znacznie gorszy, ponieważ od końca tego roku większość państw Unii Europejskiej zadeklarowała się za przestać zakupu rosyjskiej ropy. Przy czym warto nadmienić, że my póki co dalej jesteśmy jednym z największych kontrahentów tego surowca. W końcu wystarczy rzucić tutaj okiem na liczby. Na pierwszym miejscu były Chiny. Na drugim Niemcy, później Włochy, Holandia, Turcja, na szóstym Polska, potem Francja, Indie i tak dalej. Na ten moment Polska ma już rozwiązania co do importu paliwa z innych kierunków, lecz to zdaje się, że póki co tańsze nie będzie i dużo może się tutaj zmienić od nowego roku. Powoli na kontynencie ograniczany jest też rosyjski gaz, przy czym my Polacy już teraz z niego całkowicie zrezygnowaliśmy. Nieco gorzej jest w przypadku innych europejskich krajów. Właśnie mamy po pierwsze uruchomione dostawy skroplonego gazu LNG o możliwościach rozwoju jeszcze istniejących mocy przesyłowych i mamy zaawansowaną właściwie na końcówce budowę Baltic Pipe, więc i tutaj jest szansa, że rzeczywiście to odejście od rosyjskich paliw będzie w związku z tym dla nas nie tak bolesne jak dla wielu innych krajów, jak na przykład Węgry, Włochy, Holandia, Niemcy, które są w dużo trudniejszej sytuacji. One potrzebują co najmniej kilku lat na to, żeby móc definitywnie powiedzieć, że nie potrzebują rosyjskiego gazu. Całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, prognozuje organizacja COFACE, ale to bardzo optymistyczna wizja. A gdyby tak Rosja nagle postanowiła odgryźć się na Europie już w jesień lub zimę, to sytuacja mogłaby być dramatyczna. To właśnie dlatego Europa na możliwe warianty energetycznego kryzysu szykuje się jak tylko może, na przykład wypełniając magazyny gazu do pełna, szukając alternatywnych źródeł, tak jak na przykład Polska w Egipcie, czy zmieniając plany co do odchodzenia od węgla, tak jak na przykład Niemcy, które w stan gotowości szykują kolejne elektrownie węglowe, które miały być zamknięte. Ale wir haben uns auf diese Situation vorbereitet. Wir haben Gesetze geschrieben und diese Gesetze sind jetzt schon wirksam. Beispielsweise das Gasspeichergesetz. Unsere Speicher sind jetzt mit 56% gefüllt. Selbst der Speicher, der Gazprom gehört, in Reden füllt sich so langsam. Das ist sehr gut. Wir müssen Gas sparen für den Winter. Wir müssen die Gasspeicher füllen. Also geht es jetzt darum, jetzt auch im Sommer bei Gas einzusparen, Gaskraftwerke runterzufahren und dafür mehr Kohlekraftwerke auch hochzufahren. Oczywiście wiem, że póki co mamy lato, a do jesieni i zimy jeszcze trochę nam zostało. Jednak osobiście myślę, że warto nieco przyjrzeć się temu, co za kilka miesięcy może nas czekać. Dlatego dziś sprawdzę dla Was, czy widmo energetycznej zapaści jest w Europie realne. Jakie plany wobec tego scenariusza mają inne kraje? Co z naszym lokalnym polskim podwórkiem? I co dalej z europejską ideą zeroemisyjności? To wszystko znajdziecie w moim dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na premierach pytacie się mnie, kiedy wystartuje moja gra mobilna. Od razu mówię, ma mieć to miejsce na początku wakacji. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie mablord.io. To też tam już niedługo pojawią się wszystkie informacje o wydarzeniach z gry. Macie tam też licznik czasu, więc wiele już nie zostało. A warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ gra będzie naprawdę dobra. Polecam Wam też moją geostrategiczną grę planszową pod tytułem Globalista, którą możecie znaleźć na stronie globalista.pl. Gra zbiera od Was bardzo dobre opinie i nawet chcecie do niej jakieś dodatki. Nie mówię nie, może uda mi się coś przygotować. Póki co jednak zostało już niewiele sztuk, więc jeśli za niedługo nie będziecie mogli kupić, to będzie przez chwilę niedostępna. Zazwyczaj to około miesiąc, ale może uda mi się szybciej. W grę można grać od 2 do nawet 6 osób, ale jak oglądacie mój kanał, to pewnie już wszystko wiecie. W każdym razie, jeśli
jeśli lubicie turowe gry wojenno-geopolityczne, to jest to opcja skierowana właśnie do Was. Na sklepie są też ozdobne ramki polskich miast, więc odwiedźcie po odcinku. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama po najnowsze informacje ze świata i z tego, co wraz z zespołem planujemy. Link macie w opisie razem z linkiem do naszego kanałowego Discorda, gdzie jest nas już prawie 20 tysięcy. Zostawcie też subskrypcję i łapkę w górę, ponieważ teraz będę próbował wbić 1 000 000 subów. I dziękuję za to, że jest Was już ponad 600 tysięcy. To tyle, przejdźmy już do materiału. Według ekspertów obecnie jesteśmy dopiero w połowie kryzysu energetycznego, który swój początek miał w 2021 roku. Już wtedy przygotowywane były na przykład w Austrii specjalne filmiki instruktażowe, co zrobić w przypadku blackoutu. Zum Glück haben wir das Kurbelradio, das autark ist und so ist es unser Fenster zur Außenwelt. Lebensmittel für mindestens 2 Wochen sollte man zu Hause haben. Vor allem lang haltbare Lebensmittel. Reis, Getreide, Vollkornbrot, Wasser nicht vergessen, Trockenmilch, 2 Wochen sollte man schon zu Hause haben. Wówczas świat ogarnęła panika, której sam stałem się ofiarą i nagrałem dla Was o tym wówczas film. Na szczęście warunki klimatyczne i geopolityczne były jeszcze na tyle sprzyjające, że światła w naszych domach nie zgasły. Niecałe 50 lat temu, a konkretnie w latach 70. mieliśmy kryzys dotyczący ropy. Dziś mamy kryzys dotyczący wszystkich elementów energetyki w jednym czasie. Dotyczy to ropy, gazu, węgla i energii elektrycznej. W latach 70. kryzys spowodował zmiany w tworzeniu polityki względem efektywności. Wtedy samochody zużywały średnio 18 litrów paliwa na 100 km, ponieważ tak były produkowane. Po kryzysie rządzący zdecydowali się zredukować zużycie paliw w motoryzacji poniżej 10 litrów na 100 km. Obecny kryzys natomiast z pewnością również wpłynie na wiele kluczowych decyzji w zakresie efektywnego zarządzania, o czym mówił Fatih Birol. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Według Europarlamentu za 30 lat na rynkach Unii Europejskiej nie będzie już można kupić samochodów spalinowych. Do wyboru zostaną w praktyce tylko elektryczne i wodorowe, ponieważ spalinowe odpowiedniki nie będą mogły być już zarejestrowane. To podobna zmiana, patrząc na skalę ograniczenia spalania te niecałe 50 lat temu. Co ciekawe, wówczas zaostrzono także ograniczenia prędkości na drogach, a za złamanie wprowadzonego w Holandii zakazu prowadzenia prywatnych samochodów benzynowych w niedzielę bez samochodów groziło nawet 6 lat pozbawienia wolności. Dziś może aż tak radykalne rozwiązania nam nie grożą, ale już część europejskich krajów przygotowuje się na takowy scenariusz. If we want to respond to climate change, we have to use cars that don't pollute or emit carbon. This is a historic decision by the European Parliament. We're the first to do so, and we're proud. Germany is planning to burn more coal, the most polluting fossil fuel, as Russian cuts to gas exports threaten shortfalls. Berlin says it must limit the use of gas. All this follows an announcement by Russia's Gazprom, saying it would slash supplies through the Nord Stream 1 pipeline. Komisja Europejska rozważa zawieszenie zasad konkurencji na rynku unijnym w razie całkowitego zatrzymania dostaw gazu z Rosji. Wówczas rządy mają mieć możliwość wprowadzenia limitów cen tego paliwa mających uchronić obywateli przed najbardziej dotkliwymi skutkami kryzysu energetycznego podsycanego przez Rosjan. W Polsce już teraz Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zagwarantuje ceny tony węgla w wysokości 996 zł, czyli tyle, ile wynosiła średnia w ubiegłym roku według GUS. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł. To jest ta cena średnia według danych GUS za poprzedni rok i jednocześnie porównywalna cena do tej, za którą dzisiaj możemy kupić węgiel z krajowego wydobycia, między innymi w sklepie PGG. W naszym kraju najpopularniejszy rodzaj ogrzewania to według deklaracji respondentów ogrzewanie gazowe. Ponad 40% respondentów zadeklarowało, że ogrzewa domy lub mieszkania za pomocą gazu. Na drugim miejscu znalazło się ogrzewanie węglowe. Surowiec ten wykorzystuje 26% respondentów.
Co ciekawe, nawet 10% Polaków do ogrzewania swoich domów wykorzystuje też drewno, czyli między innymi chrust. To właśnie z tego powodu decyzją dyrektora generalnego Polskich Lasów Państwowych powstała ustawa mająca ułatwić Polakom zbieranie drewna w celach opałowych za niewielką opłatą u leśniczego. Do lasów dosłownie ustawiły się kolejki i chętnych nie brakuje, co dobrze oddaje nastroje społeczne, skoro obawy są widoczne już w lato. Sami zatem możecie się domyślić, co będzie zimą. Program Chrust Plus to już naprawdę był hit ostatniego tygodnia. Warto sięgnąć do chłopów i do Rejmonta. I tam u pana można było tego chrustu nazbierać za darmo. A tutaj Lasy Państwowe każą nazbierać na pryzmę, obmierzyć i zapłacić. Póki co wszyscy z tego śmieszkują, tworząc memy, ale może się okazać, że ten pomysł wcale nie jest taki głupi i tym sposobem uratuje budżet niejednej rodziny, jak przyjdą w Polsce chłodniejsze dni. Na kryzys energetyczny, jak już wspominałem, szykują się również pozostałe kraje Unii Europejskiej, które zdały sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka nadchodzi. W Niemczech do tej pory największym źródłem gazu był gazociąg Nord Stream 1, który to w poprzednich latach zapewniał do 55% rocznego zapotrzebowania na ten surowiec. Na ten moment minister gospodarki Robert Habeck ogłosił, iż zależność ich kraju od Rosji spada, a udział rosyjskiego gazu w dostawach to już tylko 35%. Niedawno Gazprom poinformował także, że ogranicza przesył do Niemiec właśnie przez ten gazociąg pod pretekstem awarii sprężarek na jednej stłoczni. Russia's energy giant Gazprom says it will be reducing daily gas deliveries via the Nord Stream pipeline to Germany. Well, you just mentioned it there. According to Gazprom, the reduction is necessary because of the repair of compressor units by Siemens, a company many of us know. Now that is the official statement of Gazprom. Of course, it comes at a time when Russia has cut gas deliveries to numerous European nations. That began to have an impact currently because summer is just around the corner in Europe. We are well out of the heating season, but it could make it more difficult filling the necessary reserves for when temperatures are dropping again in fall and in winter. Główną rolę jako alternatywa ma stanowić płynny gaz sprowadzany z całego świata. W tym celu odbyły się rozmowy m.in. w Katarze, Dubaju czy Norwegii, aby wynegocjować lepsze umowy. Dodatkowo planowana jest zmiana ustawy o bezpieczeństwie energetycznym, aby w razie wystąpienia konieczności móc wywłaszczać przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla infrastruktury krytycznej oraz w przypadku wstrzymania dostaw ma regulować, kto będzie mógł nadal odbierać gaz. Na nadchodzącą zimę ważną rolę mają odgrywać magazyny, które planowo mają być wypełnione w 90%, jak również utrzymane w rezerwie elektrownie węglowe. Te w przypadku wystąpienia nagłych niedoborów gazu mają zastąpić działające elektrownie gazowe przy pomocy elektrowni na ropę naftową. We Włoszech rząd przygotował specjalny plan redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie gazu, z którego częściowo jest ona produkowana. Zakłada on m.in. nowe normy włączania klimatyzacji latem i ogrzewania zimą, gdzie wyznaczone zostały nowe zakresy temperatur w budynkach. Dodatkowo już w marcu rząd Włoch we współpracy z hiszpańskim podjęli rozmowy z Algierią w sprawie dostaw energii elektrycznej. I tutaj cytat, co wolimy? Pokój czy włączone kaloryfery? Czy raczej teraz klimatyzację włączoną przez całe lato? Zapytał 6 kwietnia premier Włoch Mario Draghi. Oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate. Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Problem zauważalny jest również na Bałkanach. W odpowiedzi na działania Rosji, Bułgaria podpisała wieloletnią umowę na dostawy azerbejdżańskiego gazu. Dodatkowo połączenie gazowe interkonektorem z Grecją ma zostać oddane jeszcze w tym miesiącu. Istotnym projektem dla całego tego regionu ma być budowa terminalu LNG w porcie Aleksandropolis w Grecji, który będzie mógł zapewnić większą dywersyfikację dostaw. Brytyjski rząd w obliczu możliwych niedoborów przygotowuje ewentualne plany awaryjne, polegające na zamknięciu elektrowni gazowych oraz redukcji zużycia gazu przez duże zakłady przemysłowe, co miałoby zapobiec ograniczeniu dostaw do nawet 6 milionów gospodarstw domowych podczas najbliższej zimy. Turbulencje energetyczne nie dotykają jednak tylko krajów europejskich.
Australia również mierzy się z kryzysem energetycznym po tym, jak na wschodzie kraju 1/4 mocy elektrowni opalanych węglem została wyłączona z powodu konserwacji i nieplanowanych przestojów, spowodowanych m.in. znacznymi wzrostami cen węgla oraz powodziami, jakie dotknęły część kopalni węgla we wschodniej części kraju. Well, Kieran, we live in one of the most energy-rich countries anywhere in the world. Yet at the moment, we've got a domestic energy supply crisis, and I think that speaks to mass market failure. But just as importantly, I think it speaks to long-term policy failure. I don't think the energy wars and the climate wars have served our nation very well at all, and now it's all coming a cropper where we see the national electricity market collapsing. With the East Coast in the grip of an electricity crisis, governments are being urged to back a plan to secure generation that can be delivered on demand. The Energy Security Board says all existing electricity generators, including coal and gas, should be paid to be on standby to avoid blackouts. To tylko pokazuje globalny charakter problemu, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, podobnie jak miało to miejsce przy lockdownach spowodowanych pandemią, których to gospodarcze skutki nadal mocno odczuwamy. Ważnym problemem wynikającym m.in. z nich są korki logistyczne. Porty są zawalone towarem, który jeszcze nie dotarł w wyniku wcześniejszych zamknięć. Fracht morski bije kolejne rekordy cenowe, a dodatkowo przez Polskę idzie duża część eksportu z Ukrainy, a to nasze porty będą gwarantem energetycznego bezpieczeństwa. Oczywiście już niedługo ma ruszyć Baltic Pipe, jednak to wystarczy na 1/2 naszego gazowego zapotrzebowania. Pozostałą część mają obsłużyć gazoporty. Pytanie tylko, czy jak każdy będzie potrzebować gazu, to czy Polska gotowa jest na wywindowanie ceny i ewentualne problemy z dostawami, bo ten scenariusz wcale nie jest aż tak nierealny. Polska ma dużą rolę do odegrania w globalnym łańcuchu dostaw różnych podproduktów, półproduktów i ci odbiorcy globalni coraz bardziej domagają się zazieleniania produkcji. I to po prostu będzie fundamentalnie przyspieszać transformację energetyczną. My będziemy przez pewnie 3 lata w bardzo trudnej sytuacji, bo będziemy walczyć o każdą grudkę węgla, każdy litr ropy i każdy metr sześcienny gazu, ale prawda jest taka, że te ceny będą tak wysokie, że moim zdaniem przyspieszy właśnie dekarbonizacja, dywersyfikacja źródeł i wytwarzanie lokalne. Zdaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby coś na styl planu Mesmera 2.0, kiedy Francuzi w latach 70., mając świadomość, że nie posiadają znaczących złóż ropy, gazu i węgla, stwierdzili, że nie mają innego wyboru i postawili wszystko na energetykę jądrową. Działano bardzo szybko i rozumiejąc powagę sytuacji, pominięto nie tylko debatę publiczną, ale nawet parlamentarną. Zdano się tutaj tylko na opinię ekspertów i naukę. W efekcie to poskutkowało niemal pełnym uzależnieniem Francji od atomu. Ale czy to się opłaca? Na to wychodzi. Francja ma dzisiaj najniższą inflację w Unii Europejskiej. W Polsce realizowane są teraz plany co do budowy elektrowni atomowej. Ale to wszystko musi działać znacznie szybciej i proces powinien być przyspieszony. Francuzi zrobili to w zasadzie w 5 lat, niemal 50 lat temu. Dziś w obliczu postępu technologicznego też moglibyśmy tego dokonać. Na co wskazuje m.in. PKB Francji z tego okresu, a także nasze aktualne. Niemniej, wszystkie znaki na niebie wskazują, że dziś cała Unia, w tym także Polska, szykuje się na energetyczny Armagedon, który najprawdopodobniej rozkręci się już tej jesieni. A tak jak mówiłem, apogeum przyjdzie zimą. Po tym nierównym starciu powoli zacznie hamować inflacja i być może nasze życie będzie powoli wracać do normy. Ale tutaj obiecać niczego nie mogę, bo nie mam szklanej kuli, a tylko globus. A wojna, jakby nie patrzeć, wciąż trwa. Okej, to by było na tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.